Pałac Kultury Stalina i Lenina. Piękności, prawda? A tu mamy na przykład 507. No i ten dziad 507 od ludzi ucieka. Tutaj kobieta na pętli, Warszawa Śródmieście, na pętli Warszawa Śródmieście podbiega, naciska, ale to nie były te drzwi. On to widzi i ucieka, zamyka i tu skręcił. I on myślał, że to głupi, przecież tutaj można przejść, zanim on tutaj zakręci, można przejść. I... ale wiecie Państwo, jeden tam żebrze 20 groszy, bo przecież to było słychać, 20 groszy żebrze, a drugi tak pracuje, że spieprza od ludzi, bo co go to obchodzi, prawda? Także taka jest Warszawa, to tylko tak przykładowo pokazujemy. Chytre wszelkie salcesonizmy, które mają miejsce tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w Śródmieście, gdzie nie ma świadków Jehowy. System moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. I tylko żebrać umieją Państwo, zobaczmy. Co? 20 groszy tam przy muzeum, proszę Państwa, techniki. 20 groszy. To co mu? Po 20 groszach. Żebrze, po prostu teraz. 5 minut temu. Ale widziałam, jak tutaj od kobiety 507, tam gdzie stoi 117. 507 z pętli, ten, który pokazałam, który tu zakręcił i odjechał, bo tutaj jesteśmy na drugim przystanku. Jest to tylko przykład pseudo życzliwości. Jeżeli nie ma, proszę Państwa, że ludzie samych siebie nie lubią, nie szanują, nie tolerują, no to, to na co można liczyć, prawda? Ale chodupstwo oczywiście moherowych i tych Żydków, którzy i tak na jednym wózku jadą. Mówiłam dzisiaj o wspólnych korzeniach, mówiłam o wspólnych ich nienawiściach w stosunku do Jezusa Chrystusa, świętego Szczepana itp. Także o, proszę Państwa, stoją świadkowie Jehowy, ale nie ci, którzy filmują, tylko tutaj stoją siostry przy tym słupku i zaraz weźmiemy najnowsze strażnice, bo ci to nie mają nic.